Nadlatuje brelokowy Iron Man. Cześć, hej, witajcie, z tej strony Bartosz Klock. Witam was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie brelokowego Iron Mana, który został kupiony w Lego Store. No, londyńskim Lego Store, czy też Lego Shopie, bo Lego Store to taki większy sklep. No to można nazwać Lego Store, no bo to był taki większy sklep. Tak. Więc ten Iron Man został kupiony w Lego Store właśnie londyńskim, bo jestem teraz w Londynie. W zasadzie zaraz pójdę sobie na peron, by mnie zawiózł na lotnisko, bo już to jest ostatni dzień. O 17:50 mam samolot do Krakowa. No i co? Zrecenzujemy sobie dzisiaj brelokowego Ironmana, żeby nie było, że to nie jest z Avengersów i że z Lego, to macie to Lego Marvel Super Heroes, Marvel Avengers. Chociaż, no, jeszcze tutaj mamy Ironmana. Szczerze mówiąc, to breloków często nie kupuję. No, tutaj mam jeszcze taki czarny napis Marvel, fajnie. To breloków często nie kupuję, bo tego brelaka nie kupiłem. Dostałem do zrecenzowania. Tak. Dostałem do zrecenzowania. I tutaj mam wielki napis. Plus 6 lat, ale zajmijmy się samą brelokową minifigurką. Bo chyba na tym nam najbardziej zależy. Tak. To jest ten Iron Man, którego ja no nie za bardzo lubiłem. On był chyba w roku 2017 zostały wydane te zestawy z Iron Manem właśnie z taką maską. W tym samym roku została wydana gra Lego Marvel Super Heroes 2. Tak mi się wydaje, bo w tej grze, właśnie w tej był taki Iron Man. No, tego Iron Mana nie popieram. Wolę takiego standardowego, normalnego. Takiego z otwieraną maską, takiego jaki był w Lego, zostawię na przykład no Lego Marvel Avengers, czy tam Lego Marvel Super Heroes z Lego Avengers Infinity War Sanctum Sanctorum, bo to był dopiero piękny Iron Man. Dokładnie taki, jaki też był w tym zestawie z Thanosem. Tutaj wam może gdzieś tam odnośniki. Ale jeszcze, no, na pewno wam dam. Byście sobie obejrzeli te dwa zestawy. Jeden dostałem na urodziny, drugi sobie kupiłem. Tak, dobrze słyszycie. Tam jeszcze za mną słyszycie szumy, bo to wielki jest dzisiaj wiatr. No i naprawdę. Taki sam wiatr, jak był w Lego Shopie, jak szedłem. Tam był też taki wiatr. W ogóle w Londynie jest, świeci słońce, ale jest często wielki, wielki wiatr. A okno mam uchylone, bo w hotelu jest bardzo gorąco, więc od czasu do czasu pewnie będziecie słyszeć taki wiatr. Dobra, jest już chyba z 4 minuty filmu, a ja jeszcze nie przeszedłem do recenzji samego Ironmana brelokowego. Tak. Więc ma on tutaj tą maskę. Tą maskę, której ja bardzo nie lubię. Tam tutaj jeszcze widać główkę, ale właśnie tutaj. Ale by odczepić maskę, trzeba będzie odczepić breloczek, a ja tego robić nie umiem. I mi nie pozwolono tego zrobić. No. Mamy oczywiście tutaj niesamowicie, naprawdę, powiedziałbym nawet, że fajne nadruki. Patrzcie, i z tyłu, i z przodu, i na nóżkach, i na tym czymś, co ma imitować maskę. Ale to jest bardziej taki hełm, jacy mieli szturmowcy właśnie w grze, którą ogrywam, Lego Star Wars Przebudzenie Mocy. Albo już skończyłem ogrywać, bo sam nie wiem, kiedy to wrzucę.
Ale naprawdę ma przepiękne nadruki. Tutaj jeszcze widzimy ten... Sam nie wiem, co to było. Chyba jakaś... To coś, co ma pomagać Iron Manowi w tym biciu jego serca, bo pamiętacie, że on w pierwszej części miał tą swoją smutną operację, że by serce mu chyba lepiej biło, to wstawili mu takie świecące kółko. Ale tak, minifigurka sprawna, umie rączkami ruszać, nóżkami ruszać umie. Umie rączkami ruszać też umie. Umie główką ruszać. Tak, umie główką ruszać. Więc minifigurka w pełni sprawna. Tylko że breloczkowata. Tak. Tutaj ma jeszcze nadruki na nóżkach. Patrzcie, takie. Nie wiem, co to ma imitować. Buty? Czy raczej nie, bo Iron Man chyba butów nie nosił. Ale nadruki są, patrzcie, fajne. Takie złotawy tutaj, pozłacane. Zresztą tak samo jak ta maska, mam tutaj te charakterystyczne oczy Ironmana, ale to mnie śmieszy ta maska, naprawdę, to mnie śmieszy. Z tyłu mam jeszcze, patrzcie, takie... Ktoś wychodził z innego pokoju. Tak. Mam tutaj też taką z tyłu... fajnie nadrukowane plecy. Patrzcie, naprawdę ładnie nadrukowane. To trochę wygląda jak sześciopak z tyłu, ale w to się mieszał nie będę. No i naprawdę minifigurka robi, może robić wrażenie. Może robić wrażenie, nawet jako breloczek. Ja breloków mam zbyt dużo, dlatego ich nie kupuję. Nie tylko z Lego. Nawet mam też jednego popa, ale to wam nie będę mówił o tym. Więc minifigurka... Nawet brylokowa może zaskakiwać. Ciekawe, czy był tam Spidey, bo ja to muszę sobie zobaczyć na filmie, bo wiecie, albo jeszcze nie wiecie, że nagrałem film z tego Lego Shopu, bo jak mógłbym nie nagrać? Tylko nie wiem, kiedy wrzucę ten film, a kiedy wrzucę film z Lego Shopu. Więc może lepiej wam nie spoilerować. A znów słychać wiatr. Tak, ale cóż. Krótka recenzja, znaczy taka krótka, nie wiem ile to zdecydowanie trwało, chyba myślę jakieś 10 minut, ale ludzie, naprawdę minifigurka, jak mówiłem, może zaskakiwać, breloczki nawet są fajne, więc kupujcie, jeśli chcecie mieć taką ozdobę na przykład na plecaki. Ja akurat nie mam ozdoby na plecach, mam ozdobę na, w sumie plecak, ale nie taki do szkoły, taki, który na przykład biorę na wycieczki czy coś takiego. Na pewno mam też na walizce, co nie było dobrym pomysłem. Ale o tym wam mówił nie będę. Tak. Ludzie, więc to by już było na tyle. Więc jeszcze raz, udanych wakacji, czy udanych, no nie wiem, mówię wam, nie wiem, kiedy to wrzucę. Mogę, możliwe, że to wrzucę, jak już wakacji nie będzie, ale nie wiem. No, ale jeśli jeszcze są, to udanych wakacji. No i my będziemy kończyć ten odcinek, więc trzymajcie się, ludziska, do zobaczenia i bye!